W Tarnobrzegu po raz 9, ogólnie 23 Mistrzostwa Polski Księży w tenisie stołowym. Także tutaj księża przyjeżdżają odreagować czas Wielkiego Postu. Chrystus zmartwychwstał i oni też radują się tym przy z trzech stołach. Jednym z tych stołów to jest stół do ping-ponga, drugi to jest stół biesiadny i najważniejszy stół to jest właśnie ołtarz. Przy tych trzech stołach księża nasi tutaj świętują właśnie zmartwychwstanie Pańskie. Co cyklicznie turnieje te odbywają się tuż po świętach wielkanocnych. Przyjechali z całej Polski, mamy tutaj z Gdańska, mamy z Poznania, mamy no, cały przekrój. Łomże, Sandomierz, Lublin, Zamość, ze Śląska też byli. Także przekrój całego kraju, Mistrzostwa Polski z całej Polski przyjechali księża. Kategorie wiekowe są to są na kilku kategoriach wiekowych, między innymi pierwsza to jest do 35 lat, co 5 lat wzrasta, a ostatnio to jest powyżej 66 lat. Nie. Przyjeżdżają praktycznie pasjonaci, coraz z każdym rokiem przyjeżdża po paru nowych, także z naborem nie ma. No w tym roku niestety pogoda pokrzyżowała plany, wielu nie mogli dojechać. Niektórym kontuzje, bo uprawiam też inne sporty jak narciarstwo i kilku ma połamane nogi, obojczyki. Jeden też z księży dzwonił, że nie może przyjechać, bo na stoku ktoś w niego wjechał i został bardzo dotkliwie połamany. Poziom księży jest bardzo wysoki, co rok jest wyższy, obserwujemy to. Wprawdzie nie mógł dojechać były mistrz Polski, ksiądz Łukasz Lewandowski, przepraszam, że składał nam życzenia, nie mógł dojechać, ale poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Z roku na rok jest coraz wyższy, także naprawdę bardzo dobrze grają. No bądź co, niektórzy z nich grają w ligach. To są ligowcy, normalni zawodnicy w ligach. Ciężko dobry zawodnik, bardzo dobry. No dochodzi stres, bo to jest jeden mecz. Tak jak mamy mecze eliminacyjne, to jakoś można nawet i prawda, więcej z tych meczów, więcej ogrania, jeden mecz. Był stres duży, bardzo duży, ale jednak się udało. To znaczy pierwszy raz byliśmy razem też tutaj z księdzem Piotrem w Zamościu 2008 rok. To był pierwszy, później 2010 Inowrocław i w tym roku w Tarnobrzegu udało się na swoim terytorium. W drużynie to było we wtorek, był turniej drużynowy, w której brało udział no, kilka czy kilkanaście nawet drużyn, udało nam się zwyciężyć. W finale graliśmy z Lublinem. No i udało się z nimi wygrać 3-1 pojedynek finałowy. I takim oto sposobem, prawda, zdobyliśmy pierwsze miejsce. Wczoraj z tym zawodnikiem przegrałem 3-0 i to jest ciekawostka taka, ale dzisiaj, bo przyjechałem z kolegą, który jest trenerem tenisa i przegadaliśmy wszystko, wszystkie elementy, nie? Jak grać, bo okazuje się, że nie jest to takie proste, żeby zagrać w finale i zwyciężyć, chociaż chciałem tego złota i mówię, taktyka spowodowała, że dzisiaj też 3-0 z kolei ja wygrałem, nie? Po walce. Kilka tytułów mam, ale złoto dopiero chyba trzecie czy czwarte. Zawsze gdzieś tam brąz czy srebro i tak człowiek no, chce sobie też jakoś tam udowodnić, bo w tym roku dużo trenowałem, nie? I tak sobie myślę, na początku to migrynie szły, myślę, trenowałem, przyjeżdżam i jakoś tak nie, człowiek nie może tego zrealizować, nie? Ale z dnia na dzień, bo to trzeci dzień już naszych zawodów, lepiej i super. Chyba łatwo. W ubiegłym roku chyba też tak podobnie. Z tym kolegą walczyłem, tak. Nie pamiętam ile. Od pierwszych mistrzostw biorę udział, czy już 23 raz.
Pierwsze mistrzostwa były w naszej diecezji, właśnie w parafii, gdzie byłem w Puławach. Zainaugurowaliśmy. No i później tak się to potoczyło. Potem Tczew, Płock, Radom, Kielce, Olkusz. Wczoraj wspominaliśmy Solina, potem tutaj 8 razy, potem był Poznań, Inowrocław, chyba jeszcze w Gniezno i znowu w ubiegłym roku Radom, Sandomierz. Wszyscy mówią, że coraz wyższy. Porównując tak z poprzednimi latami, to poziom jest wysoki. No, myślę, że poziom jest wysoki poziom. Jest kilkunastu księży naprawdę grających bardzo fajny, mądry tenis. No, myślę, że jest to cała czołówka Polski. Wygrał Open, czyli ten główny turniej, ksiądz Flis tutaj z Podkarpacia, główny faworyt, który również wygrał swoją kategorię wiekową. No cóż, nie przyjechał poprzedni mistrz Polski, więc myślę, że w przyszłym roku, jak ten ksiądz dojedzie, będzie jeszcze większa rywalizacja. No, turniej myślę, że udany, w godnych, fajnych warunkach, w zespole szkół. Zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 1. Jest to fajny obiekt na sprzęcie tutaj klubowym IKS-u Jezioro Tarnobrzeg, bo byliśmy współorganizatorami. Przypomnę, że głównym organizatorem była klub parafialny Wspólnota Serbinów. Także myślę, że bardzo udana impreza w przyszłym roku, jak zdrowie dopisze i będą tylko księża mieli chęć, no to kolejne mistrzostwa odbędą się na tym obiekcie. Tak, dzisiaj akurat tutaj dwie zawodniczki z KTS-u są w pokazowym. Wczoraj my też zagraliśmy taki pokazowy tenis na wózkach. Również Karolina Pęk, paraolimpijka z naszego klubu IKS Tarnobrzeg, wczoraj grała też z trzema zawodnikami. Także taka również fajna impreza integracyjna, gdzie mogliśmy zaprezentować też i z IKS-u Jezioro Tarnobrzeg zawodników i z KTS-u, także fajna taka integracyjna też impreza. No, myślę, że bardzo udane zawody i tylko się cieszyć, że są do Tarnobrzega przyjeżdżać. Zresztą zawsze tu była fajna, mądra organizacja, czy na Osirze, czy także no, jak to mówią, Tarnobrzeg tenisem stoi, więc tylko do Tarnobrzega.